Kto to jest pan Jurek i czym to grozi? Ogólnie jeszcze myślę, nie? Tak, coraz częściej mi się to zdarza. Tu wycirą, tak, po prostu te gile mi lecą, nie? Ta głowa do góry, bo... O, odpada. Namoczyło się po kąpieli, to samo odpada. I wiecie co? To jest prawdziwy problem. To jest, kuźwa, prawdziwy problem. Hej, dzień dobry, witam się z państwem bardzo, ale to bardzo serdecznie Ryszard! Ty draniu! Ryszka! W tle możecie słyszeć świnkę Pepe, bo Laura właśnie ma włączoną świnkę. Cały czas chodzę z rolką papieru toaletowego, bo nadal jestem przeziębiona. O tym będzie za chwilę. Ryszard, czy chcesz coś dodać do dzisiejszych problemów życiowych? Bo mamy problem życiowy. A mianowicie, słuchajcie, ja już to kiedyś rozkminiałam, tylko dzisiaj wyliczyłam to sobie na kalkulatorze i mamy Nesquik. No, na tym kanale są osoby starsze ode mnie, w moim wieku, albo i młodsze. I myślę, że no zdecydowana większość, patrząc na statystyki, pamięta Nesquik. A pamiętacie ten moment, w którym Nesquik wychodził w tych puszkach takich metalowych, albo w takich szklanych słoikach? Jeny, to była eureka. I tak się zastanawiam, czy Nesquik wtedy też miał taki skład, co? Kiedyś nie było takiej świadomości odnośnie cukru, tego, że cukier szkodzi, że jedzenie jest tak nafaszerowane cukrem. Tak się zastanawiam, czy kiedyś tak było. Kiedyś to ktoś składów nie czytał, bo w sklepie to było mało rzeczy dostępnych. Nie wiem, ciekawa jestem, czy kiedyś Nesquik miał ten sam skład. Ale oczywiście ja mogłabym ten melodramat zrobić sobie przy półce sklepowej, chcąc kupić ten produkt. Jak widzicie, nieźle go tutaj nie ma, ale to dlatego, że użyczyłam teściowej do ciasta, bo no my tego nie piliśmy. Bo ja ostatnio zrobiłam analizę, ile to ma w sobie cukru. To, całe opakowanie. Słuchajcie, to po prostu, ja się złapałam za głowę. Patrzcie, całość ma 400 gram, nie? W 100 gramach mamy, w tym cukry mamy 75,1. Robimy to razy 4 i mamy 300. I podzielimy to na 6, bo mała łyżeczka ma 6 gramów, to mamy, słuchajcie, 50 łyżeczek cukru, co nam daje 300 gramów tego. A to ma całe 400. Czyli 300 gramów tego opakowania to jest cukier. Rozumiecie to? Jak chcecie sobie kupić cukier, to idziecie sobie kupić cukier. To jest bardzo przerażające. Ja jestem 87 rocznik. No to kiedyś się piło takie kakałko, nie? Jak to zaczęło wychodzić, bo oczywiście wcześniej się piło kakałko takie zwykłe, gorzkie, które się słodziło na przykład miodem troszkę. A potem wszedł taki rarytas. Wyobrażacie to sobie? 400 gramów opakowanie, a 300 to jest cukier. To jest przerażające. I wiecie co? To jest prawdziwy problem. To jest, kuźwa, prawdziwy problem. A nie jakieś tam inne prawdziwe życiowe problemy. Nie, się teraz śmieję, ale życie właśnie jest no wspaniałe. Ale w życiu potrafią się dziać różne tragedie. I ja zawsze powtarzam, żeby każdy z nas miał jak najwięcej na przykład takich problemów. Ile dany produkt ma cukru? Żeby to był jego prawdziwy życiowy problem. A na przykład teraz chcę nawiązać znowu do powodzi, która się dzieje. Jezu, słuchajcie. Ja jak czytam wiadomości, to ja po prostu, aż mi się ręce pocą. Ja się po prostu wczuwam w to. Jakby mi, tak sobie to wyobrażam, jakby mi cały dom zalało. I później jakby ta woda opadła. To jest po prostu gnój. To jest wszystko do remontu. A ludziom oprócz tego, że zalewa domy, mieszkania, to jeszcze firmy, w których pracują, jakieś sklepy, zakłady. To jest niewyobrażalna tragedia dla mnie. Walka z żywiołem, nie? Gdzie człowiek jest bezsilny. Próbuje coś robić, a jest po prostu bezsilny. To jest straszne. Ja w ogóle powiem wam, że ja już mówiłam też, że ja się taka bardzo, ale to bardzo wrażliwa i to mi zostało, zrobiłam po urodzeniu dziecka. Jestem osobą, która na filmach, które są wzruszające, kiedyś bym nie wycisnęła ani jednej łzy. Teraz, gdy na przykład obejrzę jakiś film, który jest wzruszający, Jezu, ja mogę wyjść jak dzieciok. Nawet jakby była reklama wzruszająca, taka naprawdę, która wiecie, łapie za serce. I to ja nawet jestem w stanie rozpłakać się na reklamie. Jestem bardzo, bardzo taką wrażliwą teraz osobą po urodzeniu dziecka. I naprawdę jak czytam wiadomości, a czytam codziennie teraz, wiecie? Bo no, mam takie okresy, że po prostu śledzę tak raz na jakiś czas, żeby mniej więcej wiedzieć, co się dzieje, bo nie oglądam wiadomości. Na pewno zauważyliście już wczoraj,
że mam ściągnięte paznokcie. Coś mi się obzdurało, że chcę sobie zrobić przerwę w tych paznokciach, ale mi się wydaje, że ta przerwa będzie trwała bardzo krótko, bo w ogóle jak wyczytałam, żeby taki paznokieć się zregenerował, to potrzeba naprawdę kilku miesięcy. Paznokcie miałam teraz robione od stycznia, tak? Tak, w tym roku, od stycznia. I coś, co jest niesamowicie przyjemne, niesamowicie fantastyczne i takie tak cudowne, że aż nie da się tego tak jakoś opisać, bo to gdy sobie to zrobimy, to aż uśmiech sam pojawia się na naszej twarzy, że te paznokcie mam krótkie i one są moje. I mimo, że paznokcie były bardzo dobrze zrobione, bo wam wiele razy mówiłam, że wcale nie czuć tych paznokci, które są na paznokciach. Ale ta świadomość teraz, że to jest mój paznokieć i on jest krótki, jest no tak niesamowitym, wspaniałym uczuciem. To by był chyba jeden i ostatni plus tej całej historii na temat paznokci, bo postanowiłam, że pomaluję sobie taką odżywką, która jest dwa w jednym, z Everline. Ja bardzo dużo swojego czasu, gdy miałam normalne, że tak powiem, paznokcie, kupowałam produkty z Everline i one się u mnie świetnie sprawdzały. I one do tego ma taki tam kolorek, taki mleczny, przez ponad pół roku, tak, no bo od stycznia nie używałam żadnych lakierów i tak szczerze mówiąc, lakierów w szafce mam może nawet nie 10. I okazało się, że ta odżywka, którą wyciągnęłam, to jest taka na pół, już się zaczyna coś z nią dziać, wiecie, ona już tak zaczyna gęstnieć i także ona to już ma taki ostatni lot. Ja wiem, że ten zachwyt będzie trwał bardzo krótko, do momentu, aż nie zacznę coś robić, nie pójdę do garów, nie zacznę sprzątać, no to lakier czy odżywka bardzo szybko odchodzi. I ja mam paznokcie takie niestety, że gdy nawet mam pomalowane, ale no robię coś, to one mi się po prostu łamią. Ja zawsze tak miałam. Jedyny okres, w którym ja miałam paznokcie tak twarde, ale to tak twarde, że ja miałam swoje długie, zapuszczone szpony, to był okres ciąży. Ja miałam, Boże, jak sobie cofniecie do tego okresu, gdzie ja byłam w ciąży, to ja miałam tak twarde i tak grube i tak długie paznokcie naturalne, że ja nie wierzyłam, że takie można mieć. I wiem, że są osoby, które tak mają. Także tutaj wam zazdroszczę. Tu w paznokcie mi nie poszło, ale za to we włosy, bo mam grube, gęste i powiedzmy, że w miarę ładne. Oczywiście są osoby, które mają ładniejsze włosy, nie to, że ja mam najpiękniejsze na świecie, ale na włosy akurat narzekać pod tym względem nie mogę, no bo bym zgrzeszyła. Także zapomniałam, jak to jest, że jak się, wiecie, usiądzie u kosmetyczki, dajmy na to, już siedzisz te 2 godziny, wychodzisz i nie musisz puchać, dmuchać, wszystko jest suche, wszystko jest równe co do milimetra, a w domu? No może się tak zdarzyć, że jeden odbiega długością trochę od drugiego. No i jak się pomaluje, to ja zapomniałam, że to kuźwa trzeba siedzieć jak księżniczka, nie? A oczywiście w tym czasie, gdy nałożyłam sobie tą odżywkę, siedzę i co? I tak mi zaczęło z nosa lecieć, bo mówiłam wam, że mi rozłożyło i mam katar. I oczywiście co? Tu wycieram tak. Po prostu te gile mi lecą, nie? Ta głowa do góry, bo oczywiście w tym momencie, gdy ja mam świeżo nałożone, musiałabym wziąć papier i wydmuchać, nie? Albo mi się przypomniało jeszcze, że wtedy, gdy już masz świeżo nałożony, nie? I musisz siedzieć jak księżniczka, taki francuski piesek, nie? Dosłownie, który... To chce ci się siczku, nie? No właśnie, teraz idź, ściągnij to i nie rozwal tego. Także wydaje mi się, że to długo nie potrwa i zaraz znowu zadzwonię do mojej pani i powiem, że moje paznokcie już odpoczęły, muszę umawiać się na kolejną wizytę. Ale powiem wam, że uczucie jest niesamowite. Jest bardzo przyjemne. No i takie paznokietki naturalne, takie króciutkie, też mają swój urok, tak? Ale no nie wiem, zobaczymy, jak to długo potrwa. Tak jak mówię, może z tydzień wytrzymam i... Ale ja już wam mówię od razu, ja czuję i ja wiem, że ja zadzwonię szybciej niż i wam, i mnie się nawet wydaje. Chciałam, to zrobiłam, ale czuję, że... Jak żyję, to są takie rzeczy, których ja no nigdy w życiu nie zapomnę. I tak jak teraz dzieją się właśnie te rzeczy z powodzią, gdzie są organizowane różne zbiórki, to nigdy w życiu nie zapomnę czegoś, co jest dla mnie cały czas niewyobrażalne, niewytłumaczalne to jest dla mnie. Jak się zaczęła wojna, no to zaczęły się właśnie różne zbiórki pieniężne i nigdy w życiu tego nie zapomnę, jak ludzie, o Jezu, mnie też to spotkało,
jak ludzie byli pretensjonalni w komentarzach do osób, które nagrywają, czy Instagram, czy YouTube, czy cokolwiek innego, to było, Jezu, to było zjawisko wszędzie dostępne, wszędzie. I tam nawet nie było pytań, dlaczego ty nie udostępniasz zbiórek, tylko tam były pytania, ile wpłaciłaś, gdzie wpłaciłaś. Najlepiej rozumiecie, żebym ja chodziła z wydrukowanym numerem konta i kwotą podaną tutaj na klacie albo na czole, nie? Rozumiecie? Było tak, że gdy ktoś napisał do tej osoby, nie, która miała takie pretensje, w drugą stronę, tak? No bo kij ma dwa końce, tak? I zawsze było pytanie też do tej osoby, a ty gdzie wpłaciłaś i jaką kwotę? I tam nigdy nie było odpowiedzi. I teraz jest tak samo, ja nigdy nie robiłam nic pod publikę, ja się nie bawię też w takie rzeczy publicznie, dobrze o tym wiecie, możecie zauważyć to od lat. Nie wiem, ja nie chcę jakoś, po prostu nie chcę, taka jest moja droga i uważam. Jeżeli coś robię, to tak jak teraz, robię to po cichu. Wybrałam sobie takie osoby kompetentne, które wrzucały jakieś różne zbiórki, na przykład dzisiaj oglądałam, Andziax wrzucała dwie zbiórki, u Martyny Wojciechowskiej widziałam zbiórki, gdzie mogłam, to coś wpłaciłam i tyle. Też nie jestem, wiecie, no nie wiem, milionerem, żebym mogła wpłacać nie wiadomo jakie duże ilości pieniędzy, ale co mogłam, to po prostu uważam, że w kupie siła, tak? Że im więcej ludzi nawet wpłaci mniejszą ilość pieniążków, to wtedy się uzbiera naprawdę fajna suma. Także jak żyję, to jest rzecz, której ja nigdy nie zrozumiem. Wtedy naprawdę, gdy ta wojna wybuchła, to ludzie mieli takiego pierdolca w tych komentarzach, ta pretensjonalność ludzka. Ile ty wpłaciłaś i gdzie? Dlaczego o tym nie mówisz? Ja pierdzielę, ja nie mam obowiązku nawet mówić takich rzeczy. Ja tego nie muszę mówić. Nikt z nas, kto to wpłaca, nie musi o tym mówić i komunikować z ludzkości, dlatego że jest w internecie. Tylko mówię wam, to mnie zaskakiwało zawsze w drugą stronę, że gdy ktoś zadawał pytanie tym osobom, ile ty wpłaciłaś, na jaką zbiórkę, nigdy nie było odpowiedzi, nie? Także ja mówię wam po prostu, gdzie uderzyłam, gdzie szukałam zbiórek i po prostu wpłaciłam. Ostatnim razem tak bardzo mnie zabolało to, gdy wybuchła ta wojna, bo człowiek miał taki strach w sobie. No bo to jednak wtedy, gdy to wybuchło, no to człowiek nie wiedział, co nas czeka tak naprawdę, nie? I nie ukrywajmy, że wtedy ten okres, no żyliśmy w ogromnym strachu, przynajmniej ja. Ja bardzo to przeżywałam, ja żyłam w ogromnym strachu, co to będzie, co to będzie. Na pewno znacie pannę Joannę, nie? Która pochodzi z Nysy. I właśnie Andziax też pochodzi z Nysy, to jest jej rodzinne miasto. I też jak patrzyłam, Boże! Jak teraz mówię o tym, to aż mi ciarki tu przeszły. Słuchajcie, aż mi ciarki przeszły. Szpital zalało. Matko, ludzie chorzy w środku. No straszne, naprawdę. Powiem wam, że coś okropnego. A jakbyście pytali, to tu i tu to nie jest siniak, tylko to jest akurat od tej... Jak malowałam tą etażerkę na ten kolor taki drewniany, no to właśnie to jest to. O, tu mam jeszcze kawałek farby. Stwierdziłam, że na razie nie idę na całość z gąbką i nie szoruję i nie zdzieram sobie... O, odpada. Namoczyło się po kąpieli, to samo odpada, bo jeszcze zaraz będę malowała drugą warstwę, ale nie dzisiaj, wiecie? Nie, muszę chwilę dojść do ładu jeszcze z tym przeziębieniem i dopiero się za to wezmę. Także mi się wydaje, że jutro albo pojutrze już skończę te ściany i tutaj będzie wszystko gotowe. I w sumie tu u Laury, no tam widzicie, ten pasek został na końcu, jest przyklejony, no bo tam mam drugą warstwę sufitu do pomalowania i tutaj tej ściany. Ale ja nie wiem, czy ja dobrze zrobiłam, bo ja wyczytałam, że jednak jak się maluje ścianę, no i się zabezpiecza folią, taśmą, to żeby tej taśmy długo nie trzymać. I jeżeli już coś wyschnie i już skończycie, to żeby to odkleić. I ja powinnam chyba to ściągnąć, bo to jest naklejone kilka dni. I jest szansa, że jak to tak długo jest przyklejone, tak, no bo teraz zrobiłam przerwę i to było zabezpieczone do drugiej warstwy. Ja myślałam, że tą drugą warstwę zrobię od razu. To jest szansa, że mi to odejdzie z farbą. I tego się boję. Że mi tam na babrze i będę musiała tam jeszcze poprawiać. Jak odejdzie, to wam też na pewno o tym powiem, bo w sumie, patrzcie, Karolina Majster Kowalczyk, ale o tym nie wiedziałam, żeby jak się skończy, jak już wyschnie porządnie wszystko i macie gotowe to odklejać, a w tym przypadku, gdy wiedziałam, że na przykład tego nie będę malowała od razu i będzie aż kilka dni przerwy, to powinnam to odkleić i później zabezpieczyć to jeszcze raz na nowo, na świeżo. Nie wiedziałam, także jak będziemy odklejali, będę robiła, no to
Dam wam znać, słuchajcie, co to odeszło od tej ściany. Tu taką niteczkę mam, nie wiem skąd nawet. Chcecie? Pewnie, że nie. Wiecie, że ja czasami mam takie rozkminy życiowe, nie? Ja naprawdę od lat uwielbiam maseczki i jeżeli chodzi o maseczki w płachcie, to kto ogląda mnie bardzo długo, ten wie, że ja przy nakładaniu maseczek dostaję po prostu furii przy nakładaniu tego typu maseczek. Nigdy nie trzymam tych maseczek w lodówce, mimo iż wiem, że one wtedy mają lepsze działanie jeszcze, ale ja nie jestem w stanie, nawet jak ona nie jest w lodówce, trzymam ją po prostu w temperaturze pokojowej, to mnie szlak jasny trafia, jak ja czuję to zimne uczucie na twarzy. No krew mnie zalewa. Po prostu jest to nieprzyjemne. Ale podtrzymuję, że maseczki w płachcie są po prostu wspaniałe, cudowne. I możemy je nałożyć w każdym miejscu, jakim jesteśmy, gdy tylko potrzebujemy. I efekty na twarzy są naprawdę bardzo fajne. Ja bardzo lubię. I tak wiecie co? Moja rozkmina życiowa polega dzisiaj na tym, że tak sobie zaczęłam analizować życie. Jakby to był pierwszy raz. Nie, Mir mówi, że nie. Widzicie, mój mąż powiedział, że nie. No i człowiek tylko i wyłącznie się starzeje, tak? Nikt z nas nie młodnieje, więc to jest proces nieodwracalny. No i moja rozkmina powstała w kwestii mojego wyglądu. No ja zaraz będę miała 37 lat w grudniu. I tak się zaczęłam zastanawiać, jak ja wyglądam. W sensie, w jaki sposób się starzeje. No, wydaje mi się, że w godny, ale jako osoba, która nie stosowała nigdy medycyny estetycznej, wiadomo, są osoby, które są w moim wieku i mogą wyglądać młodziej, a są osoby, które wyglądają gorzej. Ja uważam, że nie wyglądam najlepiej na swój wiek, ale wydaje mi się, że nie wyglądam znowu jakoś strasznie staro i tak bym oceniła siebie na takie czwóreczkę z plusem. Ale ja hojna ci dla siebie. Taka rozkmina mi wzięła, jak nakładałam maseczkę. W ogóle widzę, że ona już przysycha mi za bardzo, szkoda. Bo jeszcze bym w niej trochę posiedziała. Lubię, jak już nałożę, to już mogę w nich siedzieć, ale najgorszy jest sam moment nakładania. I one są fajne, bo możecie w nich chodzić normalnie, coś robić. A czasami te takie, co wiecie, musicie się... Dlaczego ty mi przerywasz? Koniec, no też tak myślę, że to jednak było brednie. Dobra, to kończymy. Kot w końcu ma rację. Jest kolejna rozkmina. Kij z tym, kto jak się starzeje, czy szybko, czy wolno, czy mocniej, czy mniej. Ale żeby to życie trochę wydłużyć, nie? Żeby tak móc, chociaż trochę. Wcale nie jest długie życie, tak naprawdę. Od jakichś 10 lat mam w głowie coś takiego, że jeżeli coś robisz i masz ochotę coś zrobić, to rób. Kiedy jak nie teraz? Baw się tym życiem. No jest tylko jedno. Tylko jedno. No dzisiaj mam taką... Patrzcie, znaczy dzisiaj, teraz. Taką melancholię, takie przemyślenia. Też takie coś mam. To nie jest tak, że ja takich rzeczy nie mam w głowie. Mam. Życie jest piękne. Życie potrafi być straszne. Życie potrafi być przykre. Ale jednak jest fantastyczne. Jednak jest fantastyczne. Dlatego jak coś robicie, to pamiętajcie. Nawet jeżeli o czymś marzycie, czegoś się boicie, to pamiętajcie. Jeden i jedyny raz się żyje. Nie więcej. Śmiem twierdzić, że jeżeli wy też twierdzicie, na przykład we vlogu potraficie przebrać kilka razy. Ale ja wam też tłumaczyłam, że to jest czary Mary Diabeł Stary, to jest taka siła nagrywania. No to teraz się zaczęło i w dzisiejszym filmie mam trzeci raz pomalowane paznokcie. Pierwsze to była ta odżywka taka w kolorze mlecznym, potem w międzyczasie mogliście widzieć taki różowy, a teraz mam taki. Także już się zaczęło, także coś czuję, że z podkulonym ogonkiem na kolankach od razu na paznokietki. Idzie nam ten lakier, nie odchodzi, paznokcie się nie łamią, możemy robić dosłownie wszystko. Stać przy garach, sprzątać, gotować, nie wiem, widzicie, ja Karolina fachowiec i majster Kowalczyk, mogę nawet remontować mieszkanie. No to jednak nie oszukujmy się, to jest jednak rarytas w dzisiejszych czasach. No jeżeli ktoś nie ma takiej płytki, która rzeczywiście jest twarda naturalnie. Tak jak mówiłam, we włosy mi poszło, w głowę trochę też, ale w paznokcie niestety. Ja. Ogólnie jeszcze myślę, nie? Tak, coraz częściej mi się to zdarza. Żaden vlog nie ogląda się tak dobrze, jak będzie ta informacja. I nawet śmiem twierdzić, że ludzkość potrzebuje tej informacji ode mnie.
Amerykańska pralnia u państwa Kowalczyk, suszara i drugie pranie. Skąd to się kuźwa bierze? I wiecie co? Ktoś mi ostatnio napisał, że ja mam drzwi źle zamontowane. W sensie drzwi to mogą być prawa, lewa. Czekajcie, zrobimy pauzę na chwilę. Ale tu, to powinno być obkręcone tu na dole, że tu tego nie będzie widać wtedy, nie? I to czarne powinno być tutaj. O, że to tak zasłania wtedy, nie? I to powstało na samym początku, gdy przyjechała ta suszarka. Dawid zamontował drzwi w tą stronę, po czym się okazało, że jednak bym chciała w tą stronę, także mi je przestawił, ale to źle zamontował i on do mnie tak, czy ja muszę to przestawiać? Mówię, dobra chłopie, zostaw to, niech już tak będzie. Będziemy mieli oryginalny wygląd suszarki. Skorzystałam dzisiaj z okazji i pojechałam do pana Jurka. Kto jest tutaj na bieżąco, ten wie. Kto to jest pan Jurek i czym to grozi? Tutaj jest cały arsenał farb, całe opakowanie gruntu, które się przyda właśnie do remontu korytarza na dole. I ja postanowiłam, że ta etażerka zostanie i ją postawimy tutaj na tej ścianie, bo tutaj jest tak łyso i tu zawisną jakieś tam obrazki. Także tutaj będzie to udekorowane i ona będzie pomalowana na jeszcze drugą warstwę takiego brązu, że tak powiem, i to będzie inaczej wyglądało, bo tu jest jedna warstwa, mi po prostu brakło, i druga warstwa będzie miała zupełnie inny kolor, bo tu jeszcze nawet prześwituje to białe. O, przepraszam, znowu telefon. Ta etażerka mi się w ogóle bardzo podoba, więc nawet jeżeli ona by nie była u Laury w pokoju, to ona będzie, słuchajcie, na korytarzu tutaj u góry. Ja tam mam takie ładne miejsce przy schodach, także ona by sobie tam stanęła. Ale mi się wydaje, że jak ona zmieni ten kolor na taki docelowy brąz, jaki ma mieć, i tu się ściana troszkę udekoruje z dwoma, trzema obrazkami, to będzie fajnie to współgrało i wyglądało. Ale przejdźmy do tej części. Tutaj, tak jak już wam mówiłam, ma być telewizor na tej komodzie. Dlatego ta komoda ogólnie nie zmieni swojego miejsca, bo fajnie jest, że jest taka trochę wyżej, bo dla Laury akurat do oglądania będzie lepiej, jak ten telewizor będzie wyżej. I tak się zastanawiam, czy ją zostawić, czy okaże się za chwilę, że 18 zł wydałam sobie w błoto. W ogóle wydaje mi się, że to jest bardzo dobra cena. Jak czytałam opinię tej farby, to wcale nie jest taka zła i też nadaje się do wielu powierzchni. I ona jest, ja nie wiem jak to kamera, czekajcie, muszę w podgląd zerknąć. Ona jest w kolorze takiego beżu. Ten beż ma być ciut ciemniejszy według wzornika, fajnie by było. I chciałam tą szafkę pomalować na ten beż. I zostawię te złote gałki. Będzie bardzo ładnie się odznaczało. Laura ma teraz zabawę i bawi się w panią... Pani Dorotka, tak? Tak. Laura jest panią Dorotką i co pani Dorotka robi? Robi jedzenie. A pani Dorotka roznosi jedzenie, wiecie, jak dzieci jedzą w przedszkolu obiadki, to Laura jest teraz panią Dorotką z przedszkola i... Talerz. No i widzicie, i serwuje jedzenie. No i ja wam powiem, że no chcę machnąć to tym, no bo u pana Jurka, jeżeli chodzi o farby, to nie ma zbyt dużego wyboru. Ale ten kolor mnie tak bardzo urzekł, a ja kiedyś miałam z tej serii farbę taką miętową do krzesła, tylko że ja wtedy do tego krzesła dawałam właśnie to coś, co mi moja koleżanka kiedyś dała. I ja to mam w takim słoiku. I ja po prostu sobie, jak malowałam tą szafę czy biurko, no to brałam do farby, ale nie do środka, tylko odlewałam sobie farbę i wlewałam to do środka jeszcze. I to taką powłokę trochę wytwarza. Mimo iż te farby, które są teraz, to często gęsto są uniwersalne i można nimi malować też meble. Znaczy, tu niby nie jest napisane, ale w ogóle jest też napisane, że można malować drewno i tak dalej. To może i by się nadawało, bo kiedyś to było tak, że farba, która jest do ściany, to jest tylko do ściany, nie? A były osobne do mebli, trzeba było kupić. A teraz jest tak, że często gęsto te farby, które są właśnie i na ścianę, można je do wielu powierzchni, tak? I metal, i drewno, i można meble tym machnąć. Ale ja mam taki środek właśnie i ja sobie go tak machnę do środka, jak jest gorąco. O ludzie, przenajświęci, jak jest ciepło, naprawdę. Wszystkie okna mamy pootwierane, wietrzymy chatę. Tylko znowu muszę iść na dół po śrubokręt. A, pani Dorotka, co pani Dorotka ci na obiad przygotowała? To jest! I dzisiaj przygotowałyśmy mięsko i ziemniaczki. Mięsko i ziemniaczki? To jest ziemniaczek, a to jest mięsko. I to jest picie. A będzie można dokładkę, czy już nie ma? Nie, jest tam jeszcze. A jest jeszcze, dobrze. A kompocik? Kompocik jest tam w butelce takiej. Aha, i co, muszę sobie przynieść kompocik? Ja ci przyniosę. Mogę, prosić? Mogę wypić, a jeszcze ci zrobię. Jeszcze? To proszę, trochę dokładkę i kompocik jeszcze. Dobra. Dobra?
Widzicie? Pani Dorotka serwuje jedzenie. A tu się kładzie, brudne? Tu się kładzie talerze, aha. A tam się kładzie jedzenie. Aha. Pani Dorotka ma wszystko tu posegregowane. Brudne, czyste, tam się odkłada. Powiem wam, że to było dobre posunięcie. Ale teraz mam takie naprawdę bardzo duże przemyślenia odnośnie jakości farby. I o ile naprawdę ta farba nie ma jakichś strasznie złych opinii w internecie, to jednak jak ja teraz malowałam magnatem, to ja wam powiem, że to jest tak, jakby była przepaść. Jak ja bym dostała po prostu jedną z gorszych farb. Jaka ilość idzie, nie to, że mi braknie, ale widzę, jaka ilość idzie na pomalowanie nawet tej komody i jak to kryje. Jak ja bym malowała tym ściany, to ja bym nie wiem, ile musiała warstw tutaj walić na to, ale wygląda to pięknie. Powiem wam tak, teraz wam tego nie pokażę, bo jest pierwsza warstwa i wygląda to niezbyt pięknie, ale musiałam znowu się narobić, bo umyłam i lekko przyszlifowałam papierem ściernym. Super będzie się zgrywał ten kolor beżowy i te złote uchwyty. No, mając magnata teraz pod ręką, przed chwilą nim kończąc wszystko, i teraz nagle dostaję to, no jest to dzień do nocy. I powiem wam, że magnat to miał takie krycie, że na przykład, tak jak malowałam tą ścianę, no ja pomalowałam dwie dla świętego własnego spokoju, tak? No bo nawet producent też tyle zaleca, ale serio, jedna warstwa tak wyglądała, jak wyschła, że można było to spokojnie zostawić. Tak to kryło. A to, to nie wiem, czy serio trzy warstwy mi wystarczą, więc farbę mi starczy. Ale nie wiem, czy wystarczą mi trzy warstwy. Także jest ogromna różnica. Co farba, to jednak patrzcie, jak teraz widzę tak na świeżo jeszcze centralnie, jak malowałam, jaka jest różnica. Tak. Będzie pięknie, powiem wam, że to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre posunięcie. Jeżeli jesteście ciekawi efektu, to zapraszam na jutro. A ja serdecznie proszę o subskrypcję i kciuka do góry. I widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć. Understand that we get one chance, you.